Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na naszym spotkaniu. Proszę dać znać, czy jest wszystko ok. Witam jeszcze raz serdecznie. Dziękuję za informację. Jak zwykle zaczniemy od kalendarza, ale w tym, co się działo od wczorajszego dnia. No, po indeksie odrabiały dość sporą przeczynę z początku ubiegłego tygodnia. Paliłem do wzrostu, jak zwykle były dobre słowa Powella, który dość buńczucznie w niedzielę dla programów CBS programu 60 minut wypowiadał się, że Fed już co prawda wpompował 7 bilionów dolarów w rynki finansowe, ale jeśli będzie potrzeba i będzie nadal taka konieczność, nieograniczoną pulą pieniędzy dysponują i niezależnie od tego, czy parametry, które bada Fed, czyli te parametry makroekonomiczne, które mamy publikowane w kalendarzu, czy one będą dobre, czy złe, robią to sobie tak od niechcenia, bo muszą robić i na to nie zwracają zupełnie uwagi. No i później już firma Moderna, która zyskała w szczycie 20%, dzisiaj traci już 6%, podała, że opracowana przez nią szczepionka na koronawirusa przeszła tą pierwszą, bardzo wstępną fazę dopuszczeniową do dalszych badań. To też rynki wyskoczyły dość mocno, oczekując na tą szczepionkę, ale już się okazało, że po pierwsze najpierw musi wypuścić akcji na ponad 1 250 000 000 dolarów po to, żeby sfinansować dalsze badania, produkcję i dystrybucję tej szczepionki. Pewnie pieniądze się znajdą, bo pieniędzy luźnych w świecie jest dość sporo, ale te dzisiaj wczorajsze wzrosty już częściowo są skumulowane. Dzisiaj uspokojenie nastrojów na rynkach, ale ciągle musimy mieć na uwadze to, że ryzyko jeszcze na rynkach i właśnie tej ocena ryzyka jest głównym rozdającym w tym momencie karty. I to, co wczoraj było tym czynnikiem dającym przejaw nadziei plus otwieranie się gospodarek poszczególnych efekty, a szczególnie tej branży turystycznej, czy będą dobre, czy nie będą dobre, czy ludzie będą chcieli podróżować, czy będą chcieli wypoczywać. Jeszcze studzi dość mocno emocje na szybkie odbicie, a perspektywy na drugi kwartał rysują się według Powella i według Fedu i według OBC i Banku Japonii, pozostałych banków, rysują się raczej takich dość mieszanych nastrojach, z przewagą mocno negatywnej. Wyniki spółek, które są publikowane, jesteśmy tak mniej więcej po połowie publikacji, są fatalne. Poza niektórymi branżami, europejskie spółki raptem 3% raportów publikowanych wypadły lepiej od konsensusu. To mówi o skali problemu. I te nastroje, które są do skrajnego pesymizmu po hura optymizm zmieniający się bardzo mocno w kalejdoskopie i to właśnie w tej chwili chyba powoduje te wzrosty
i spadki na giełdach, i ten sentyment bardzo szybko może się odwrócić na korzyść lub niekorzyść. A zobaczymy to na metysach, że zarówno byki, jak i niedźwiedzie mają sporo racji, obstawiając, w którą stronę będziemy się poruszać. Wczoraj Francja i Niemcy wydały komunikat, właściwie dzisiaj w nocy, komunikat, że jako największe gospodarki europejskie po wyjściu Wielkiej Brytanii czują się odpowiedzialne za wspólnotę i oni chcą przejąć te 500 miliardów euro do wspierania regionów i sektorów, które zostały najmocniej zagrożone pandemią w ramach obowiązujących norm prawnych i wytycznych EWC i nie mają to być pożyczki, a mają to być dotacje. No pytanie takie, jak inwestorzy na to popatrzyli, na te helikoptermany, bo w tym przypadku nie są to pożyczki, tylko rozdawnictwo, i nie zareagowali specjalnie pozytywnie i te regiony, na przykład Włochy i Hiszpania, te giełdy zareagowały dzisiaj ponad 2% spadkami. A we Francji, w Paryżu, w Londynie, na tych giełdach mamy stabilizację i właściwie dzisiaj nic specjalnego się nie dzieje, poza próbą jeszcze ciągnięcia przed otwarciem SIKI, próbą ciągnięcia indeksów w górę. Dzisiaj Powell i Mnuchin już nie byli tak wylewni jak w niedzielę w nocy. Dzisiaj spowiadali się przed Komisją Bankową Senatu i dość śledziłem te pytania. No i takie już nastroje mocno stonowane, ogólnikami się posługują i to, co można było w mediach sobie powiedzieć i krzyczeć, już tutaj senatorowie na to sobie nie pozwolili, ukrócili ich, no i spowiadają się dość mocno i w dalszym ciągu się to dzieje. W dniu jutrzejszym, jeżeli chodzi o kalendarium makroekonomiczne, kompletna cisza, poza tym, że jedynym ważnym wydarzeniem będzie chwila na złoto. Nie bój się. Że po tym marazmie będziemy mieli jutro o godzinie 20 protokół z posiedzenia Komitetu Otwartego Rynku. Nic się tutaj nie zmieni, chociaż w ostatnim czasie mieliśmy zaskoczenia, a być może się pojawią nowe treści lub znikną niektóre zapisy w stosunku do poprzedniego posiedzenia. W czwartek, dzień później, taki sam komunikat popłynie z Europejskiego Banku Centralnego. Poprzedniej minutki wypadły bardzo blado. Tutaj europejskie giełdy dostały w kość, euro też zostało przecenione. Praktycznie protokół z posiedzenia EBC nic nowego nie wniósł, ale w czwartek zdominowane będzie mieli wstępne odczyty za maj. Nie wiem, co tutaj się stało, czemu na platformie CMC Reuters zawalił sprawę i nie zastał tych bardzo ważnych informacji, no bo mamy PMI produkcję przemysłową z Polski na przykład, ale będziemy mieli cały ciąg wstępnych PMI-ów za miesiąc maj do poszczególnych gospodarek, Francja, Włochy, Niemcy, strefa euro i to będą wstępne zarówno dla przemysłu, jak i dla usług. Zassano tylko PMI-e z Wielkiej Brytanii, również posiedzenia EBC oraz PMI-e ze Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj sprzedaż domów na rynku pierwotnym zaskoczyła, spadek o 30%. Widać, Amerykanie dość mocno oszczędzają i w czwartek te PMI plus EBC będą kształtować sentyment rynkowy. No i w piątek znowuż bardzo spokojnie przenieśli te publikacje na piątek. Coś tu się podziało, dostępne PMI Francji, Niemiec, także uważamy w czwartek, piątek może jakiś błąd w zasysaniu automatycznych danych z agencji, z tego serwisu Reutersa. Miały być oficjalnie w czwartek, tu są zaznaczone na piątek. Także jest tych danych dość sporo. Nie, w miarę pusty kalendarz,
a ciągle sentyment będzie kształtowany przez to, co dzieje się na rynkach. I popatrzmy na indeksy giełdowe. Tutaj mimo wczorajszych potężnych zysków na DAX-ie sytuacja wcale się specjalnie nie zmieniła. Jeszcze sobie poprawimy. Dzisiaj DAX na rynku kasowym na minusie. To są wszystkie główne parkiety europejskie na minusie. I cóż to się dzieje? Kluczowe wsparcie takie średnioterminowe na poziomie 10 tysięcy punktów i 10 100 punktów. Już to sobie powiększymy, żeby to było lepiej widoczne. Ostatnie dołki i ta strefa trzyma w punkt na wykresie dziennym 10 150 punktów. Trzyma w punkt. W tej chwili cóż się dzieje ciekawego na DAX-ie? Ponieważ ostatni szczyt nie został wybity, a niedźwiedzie, a miśki, nie miśki, tylko byki mają ciągle drogę otwartą w stronę 11 400 oraz do domknięcia luki na poziomie 11 535 punktów. Cóż mi tu głowę zawracają. Przepraszam. Wyłączyłem już tego ziara. Ciągle targetem dla byków 11 400, 11 548 punktów. W dniu dzisiejszym uspokojenie nastroju. Tutaj Paweł już nie dał oliwy paliwa do dalszych wzrostów. Mamy zatrzymanie na ostatnim szczycie, na szczycie z 30 kwietnia, gdzie po czterech dniach takich spadków i piątkowym spokojnym handlu wczorajszy właśnie wystrzał, który spowodował i te czynniki, o których mówiłem. No i mamy ciągle jeszcze szanse na wzrosty. W przypadku spadków będziemy testować poziom 10 680 punktów. To jest ostatni szczyt przed dołkiem, który został rozbity jedną świeczką i nie był przetestowany. To też utrzymanie jeszcze dzisiaj i jutro do końca futuresów daleko i jutrzejszy dzień też istotny, utrzymanie tego poziomu oporu w ramach tej boczniaka, w którym się poruszamy i był wygenerowany przez ostatnie cztery świece wzrostowe. Być może zobaczymy ruch korekcyjny albo atak na szczyt, zagrożenie, wyjście powyżej, chociażby niewiele powyżej na niskich interwałach będzie skutkowało właśnie odejściem w stronę 10 400 punktów i 10 550. Jak handel dzisiaj wygląda? Wygląda strasznie mizernie. Jak popatrzymy sobie na wykres 5-minutowy, w tej chwili przed godziną, przed uruchomieniem City o 8.45 dokładnie zaczęliśmy robić niższe dołki. W tej chwili jesteśmy w połowie dziennego zakresu wahań. Ostatnie szczyty, które mamy. Przepraszam jeszcze raz. Już nie będzie dzwonił. Koniec pierwszej korekty. Ostatnim impulsie wzrostowym. Na razie powstrzymuje wzrosty. Intradayowo jeszcze tutaj mamy jedną bazę do reakcji sprzedających. To jest poziom 11 116 punktów. Wyjście powyżej. I tak początek i koniec pierwszej korekty w tym dzisiejszym ruchu spadkowym może powstrzymywać ruchy. W tej chwili po zamknięciu giełdy kasowej, gdzie mieliśmy taką bardzo ładną strefę oporową, która od godziny 10 z minutami trzymała w ryzach kupujących, oni zostali na końcu notowań wybici. W tej chwili to, co tutaj było wsparciem, było oporem, staje się wsparciem i jesteśmy tutaj na razie w wąskim zakresie. Notowania w tej chwili, już futuresy aktualnie, jeszcze nie 16.30, 15, nie, już futuresy będą uzależnione od tego, jak będą się poruszały amerykańskie indeksy.
Jak nie jest wesoło, to popatrzmy sobie na wykres dzienny giełdy francuskiej, która znacznie odbiegła w tej chwili od giełdy niemieckiej. Ostatnia ta strefa oro, wokół której trwała walka, została w dniu dzisiejszym obroniona. Mamy formację świecową, gdzie można by było z powrotem oczekiwać spadku w stronę 4350 punktów, ale ta jeszcze nie jest potwierdzona i potwierdzenie jutro ewentualnie, znowuż domykanie luki startowej z poniedziałku i to jest ten poziom 4300 punktów. Na razie nic specjalnego tutaj się nie dzieje, poza tym, że może to wyglądać na układ prospadkowy w stronę 4100 punktów. I jak się układamy? Ostatni dołek przed szczytem próbował się bronić. Niestety nie udało się. Przetestowany został ostatni poziom OLO, tej strefy zmienności. Mamy nowy dołek, podejście i znowuż ten szczyt trzyma jako opór. O tyle jest to istotne, że w tym przypadku mielibyśmy korektę A, B, C jako korektę pędzącą. No i od jutrzejszego dnia, jeżeli pojawi się podaż, tutaj zejście w stronę właśnie 4300 punktów jest bardzo możliwe. O ile giełda francuska radziła sobie znacznie słabiej, o tyle wczorajsze zyski w przypadku giełdy włoskiej i hiszpańskiej zostały praktycznie skonsumowane. Próba jeszcze wyjścia wyżej, jak popatrzymy sobie tutaj na wykres dzienny, tak mocno rozszerzony. Ostatnie szczyty nie zostały wybite, a jedynie sprawdzone w punkt i to zaraz na porannych notowaniach i bardzo silne odejście, ponad 2% spadek na giełdzie włoskiej. No i ten ostatni swing wzrostowy, który mamy, poziom 16570 punktów, będzie to naturalnym targetem dla sprzedających. Natomiast jeżeli popyt się uruchomi, zagrożone 17650 punktów i odejście z próbą ataku na stronę 18200 punktów. Na niższych interwałach, na wykresie godzinowym, popatrzmy sobie, co tutaj się ciekawego dzieje. Ostatni dołek przed szczytem praktycznie został dzisiaj wyrzucony i w tej chwili na wykresie godzinnym wsparcie zbudowane jest na poziomie 16 000, ciut poniżej 16800 punktów. I to wsparcie, jeżeli nie będzie chciało współpracować z kupującymi, target znowuż na spadki. Na wykresie 15-minutowym mamy w tej chwili notowania na poziomie 17100 punktów jako ta intradayowa strefa wsparcia i popatrzmy z oporu, przepraszam, i jedziemy na sekwencją coraz niższych szczytów, coraz niższych dołków, być może zejdziemy jeszcze ciut niżej. Podobnie zachowuje się giełda hiszpańska. Już sobie popatrzymy, jeszcze Hiszpania. Dzisiaj blisko 3% spadki na wykresie N15. Również ostatni ten impuls, który mieliśmy, został być może zanegowany, a kupujący nie są w stanie na ten moment wybić chociażby takiego króciutkiego swingu, który robił nowy szczyt w stosunku do poprzedniego dołka. Też wsparcia są zagrożone i na wykresie dziennym, podobnie jak na giełdzie francuskiej, w dniu dzisiejszym udało się domknąć lukę startową, podobnie z 30 kwietnia. Kluczowe wsparcie 6400 punktów. Dzisiaj praktycznie formacja harami na razie utworzona i jeżeli to wsparcie będzie pękało w stronę kolejnych dołków. Tutaj miesiąc się dopiero nam zaczął i musimy być bardzo ostrożni, szczególnie jeżeli chodzi o giełdę hiszpańską, dlatego że my jesteśmy praktycznie na minimach 2002 rok, 2012, po kryzysie 2011. No i
jak popatrzymy w ubiegłym miesiącu, odbicie było praktycznie żadne i w tej chwili miesiąc dopiero się co prawda dobrze rozpoczął, zaczęliśmy trzeci tydzień, zamykamy się w dniu dzisiejszym poniżej zamknięcia poprzedniej świeczki, to też ten opór z wykresu dziennego na 6800 punktów jest bardzo silnym oporem, bo wypada na zamknięciu świeczki z poprzedniego miesiąca, no i to wsparcie, które mamy wyrysowane również z wykresu dziennego, ono jest zarazem wsparciem miesięcznym. Zresztą wybicie tego wsparcia, tutaj spadki grubo poniżej 6000 punktów. Jeżeli chodzi o polską giełdę, zaraz na amerykańską popatrzymy. Jeżeli chodzi o polską giełdę, wykres dzienny, bo tu to jest taki dla mnie dość istotny, co tutaj się dzieje. Dzieje się bardzo niewiele. Kolejny już chyba bodajże siódmy tydzień, gdzie futuresy ograniczone po cenach zamknięcia na poziomie 1650 punktów w dniu wczorajszym dotarliśmy, domknęliśmy co prawda lukę spadkową, ale jeżeli jutro przez przypadek otworzylibyśmy się na niskich poziomach i zobaczymy formację porzuconego dziecka, tutaj z powrotem spadki w stronę 1550. 1600 punktów, tu się dalej nic nie zmieniło. Jest to bardzo istotna strefa, wokół której cały czas podaż z popytem próbuje przepchać swoje racje na jedną lub drugą stronę. I teraz tak, wyjście powyżej 1650 otworzy nam drogę w 1700 i 1750 punktów oraz domknięcia luki na poziomie 1770. 1750 to jest minimum tej świeczki. A rozbicie wsparcia, znowuż domknięcie luki startowej z 6 kwietnia, czyli już dobrze ponad miesiąc, z targetem na wybicie tego wsparcia, target 1500 punktów oraz wsparcie 1400, skąd rozpoczęła się ta ostatnia fala wzrostowa na naszej giełdzie. Na wykresie tygodniowym jest to bardzo ładnie widać obydwie luki niedomknięte i która pójdzie pierwsza, trudno w tej chwili prorokować, jesteśmy mniej więcej w połowie zakresu. A jak patrzymy na ceny zamknięcia, otwarcia poszczególnych tygodni, tutaj praktycznie nic nie można wyczytać, bo choćby nawet piękny wzrost dwa tygodnie temu od razu zakończył się bardzo niskim otwarciem i testowaniem z powrotem 1550. Dow Jones, popatrzmy sobie, co się dzieje. Na wykresie tygodniowym coś jest nie tak, bo u mnie okej jest wszystko. Czy jest w porządku? Jest, okej, fajno, dzięki. Na wykresie tygodniowym Dow Jones testował w dniu wczorajszym testował czasami tutaj click meeting, ponieważ no, mamy i szkoły, i urzędy pracują zdalnie, to też obciążenie tego serwisu jest dość mocne i czasami takie są chwilowe przycinki. Mamy testowanie w dniu wczorajszym i na dzisiejszych futuresach. Mamy testowanie szczytu sprzed 4 tygodni na poziomie 24 850 punktów. I znowuż raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szósty tydzień przy dość solidnej zmienności, bo ta zmienność wynosi prawie 1500 punktów. Poruszamy się tym wąskim, patrząc w stosunku do poprzednich świec, w tym wąskim zakresie i trudno w tej chwili oceniać, czy mamy trampolinę do odejścia na wyższe poziomy, aż nawet w stronę, ale nie tak daleko bierzmy, pierwszy target 25400, 25800 oraz 26900, czy te opory, które mamy
na poziomie dziennym. I to są te szczyty ostatnie, czy one wytrzymają. Popatrzmy, na razie Dow Jones znajduje się dokładnie na poziomie zamknięcia wczorajszej świecy, właśnie na tych szczytach. Popyt osłabł i w tej chwili kręcimy się wokół zera. To też na niskich interwałach, na M15, po tym teście ostatni dołek przed szczytem został wybity i na ten moment taka bardzo krótkoterminowa, intradayowa strefa oporu to jest tak, ostatni szczyt, po którym dzisiejsze maksima zostały utworzone, już jest, stanowi na ten moment strefę oporową, no i wsparcie na poziomie, do tego żeśmy jeszcze dotarli, na poziomie 24 300 punktów. I tutaj na M15 widzimy, jak buja się ta podaż z popytem, bardzo sennie wygląda dzisiaj handel. Otworzył się co prawda na 70 punktowej stracie. Maksimum miało 120 punktów straty. W tej chwili futuresy około 20-30 punktów. I tak bujamy się między zerem a setką. To samo dotyczy to S&P 500, który, jak popatrzymy na te niskie interwały, gdzie dzisiejszy szczyt znowuż jest na strefie oporowej wynikającej z poziomów tygodniowych i analogicznie, dokładnie tak samo sytuacja wygląda, gdzie ten duży wystrzał i próba jeszcze ataku niedźwiedzi na 2930 punktów nie została przetestowana, ale ostatni szczyt po tej ładnej, rozciągniętej w czasie korekcie na M15 w tej chwili stanowi strefę oporową i bujamy się w tym zakresie. Po otwarciu na giełdach europejskich ten cały swing spadkowy, który mamy na ten moment, wyznacza strefę trendu bocznego i popatrzmy dokładnie futuresy, jak wystartowała Europa, wystartowało londyńskie City. Jesteśmy dokładnie u środka tego swingu wyznaczającego dzienną zmienność z sesji europejskiej, jak również i z futuresów nocnych notowań, gdzie azjatyckie indeksy dzisiaj bardzo ładnie rosły. Czyli mamy odpoczynek po wczorajszym wzroście. Na wykresie dziennym powinno się wszystko wyjaśnić, w którą stronę pójdziemy. Cóż takiego się ciekawego dzieje? Popatrzmy, domykamy lukę z 6 marca. Ona została domknięta. I w tej chwili, jeżeli niedźwiedzie przejdą defensywę, to kolejnym targetem jest 3027 punktów. I znowuż, tak jak Dow Jones, bujamy się w okolicach wczorajszego zamknięcia i to, co jest z 15-minutowego wsparcia i jeszcze dzisiaj nie było przetestowane, jest szansa na te testy. Tak jak wczoraj największe ruchy miały miejsce na zamknięciu sesji amerykańskiej, jeszcze wrócę na 5-minutowy wykres, sobie popatrzymy, końcówka godzina 20:50, ostatnie zrzutki z realizacji zysków i dzisiaj w nocy bardzo marny ruch. Co prawda doszliśmy do strefy oporowej, zrzucenie i tak jak wczoraj już od godziny 17 i od otwarcia sesji amerykańskiej siedzimy w takiej dużej, dużej konsolidacji. Wyjście górą lub dołem dopiero w kierunku. Dużo lepiej zachowuje się na znak, który w tej chwili na 13 000 punktów, na 9 000 punktów zostało pokonane, ta psychologiczna bariera, powyżej 9300 wyszliśmy. Dzisiaj kolejne wyjścia na wyższe poziomy, no ale cóż, nie udaje się dzisiejszego maksimum z
Znowuż ten sam układ. Nocne futuresy bardzo mocno. W tej chwili maluję tutaj układ.
No, powinno być już okej. O, super. Dzięki za informację. A znowu się platforma ta wykrzaczyła. Wyłączyło mi wszystko. Łączę mikrofon i udostępnienie ekranu. Musiałem od nowa się logować. Dobrze. Czyli tutaj, wracając do Nasdaqa, robi nam się formacja Spotka. Ostatni szczyt rozbity jedną świecą. Intradayowo oczywiście mówimy. Zatrzymuje spadki i jest w tej chwili wsparciem, natomiast krótkoterminowym wsparciem, intradayowym, nawet nie krótkoterminowym. I póki co ten układ korony na dzień 1400 punktów trzyma. Bardzo delikatnie tłuczemy się na tych poziomach. Na wykresie dziennym Nasdaq wygląda najlepiej ze wszystkich, ale jak popatrzymy sobie na ten cały zjazd, który mieliśmy od lutego, jesteśmy bardzo blisko domknięcia luki spadkowej, tej pierwszej luki spadkowej, i to jest poziom 9440 punktów, i tutaj ewidentnie byki już tą stronę podążają. Kolejnym targetem dla kupujących są ostatnie dołki, to wsparcie, które mieliśmy sprzed pandemii, wybite na 9500 punktów, i ono też nie było testowane. Na razie Nasdaq w dalszym ciągu pnie się na wyższe poziomy. Jeżeli chodzi o rynki surowcowe, zaczniemy od złota. Tutaj sytuacja wygląda bardzo fajnie. To, o czym mówiliśmy sobie, wybicie z tego trójkąta, który trzymało nas w swingu, ostatnie szczyty nie zostały, nie powstrzymały naporu kupujących. Zrobiliśmy tegoroczne maksima na poziomie 1765 dolarów i w tej chwili od 3 dni jesteśmy na wsparciu na 1730 dolarów. Na wykresie H4 właśnie ta cała strefa, gdzie ostatni dołek przed szczytem próbuje się jeszcze bronić jako popyt, ponieważ ten trójkąt został już zaliczony, wyrzucamy, bo nas nie interesuje. W tej chwili ostatnia strefa oporowa, która na złocie działała i została wybita, ta półka cenowa na ten moment 1724 dolary, 1722 jest poziomem wsparcia dla kupujących. Wyłamanie tego poziomu, spadki z powrotem w stronę 1712 i znowuż do apeksu trójkąta na poziomie 1700 dolarów. Po tym pięknym rajdzie wzrostowym i wczorajszych szczytach i te korelacje, które się wszystkie porozjeżdżały, no bo przecież giełda amerykańska rosła, a złoto nie chciało robić nowych dołków, utrzymało się dzisiaj. Próbują testować ten 1723, jeżeli utrzyma jako wsparcie, z szansą odejścia na wyższe poziomy. Na niższych interwałach na M15 na razie jesteśmy dość w takim ładnym układzie trendu bocznego, zarówno z nowym dołkiem, jak i ostatnia korekta, zarówno ta, jak i ta przed tymi dołkami zostaje nadbijana, natomiast tutaj ta formacja klina zwężającego się zrzuciła intradayowo. To też dopóki 1723 dolce za uncję nas trzyma jako wsparcie, szansa na nowe poziomy lub pewnie jakiś czas znowuż pozostaniemy w konsolidacji. Dopiero wyłamanie tego poziomu z powrotem schodzimy w 1709, 1700 dolarów za uncję. Na srebrze tutaj sytuacja jest o tyle bardzo ciekawa, że wsparcia, które były trampoliną do odjazdu w górę, rynek ułożył się bardzo pięknie technicznie. Ostatnie szczyty rozbijane stały się wsparciem, to też
w długim, średnim terminie 15-35 zostaje utrzymane jako wsparcie, ale wzrosty zakończyliśmy dzisiaj i to jest zawsze takie miejsce, gdzie skąd pojawiał się podaż, to jest koniec pierwszej korekty w ostatnim ruchu spadkowym. Czyli jesteśmy już teraz na poziomie 17,5-17,60 za uncję. Wyjście górą prawdopodobnie kończy się to udanym atakiem na szczyty na poziom 18,80, a z wykresu dziennego te 18,80 znowu jest o tyle istotnym poziomem, że ostatni dołek, który został wyłamywany, patrzmy sobie na to, nie był testowany, to też podejście w stronę 18,70 po wybiciu wsparcia jest bardzo możliwe z targetem na 19,18. Z punktu widzenia wyższych interwałów tygodniowego, choćby nawet, dopiero mamy początek tygodnia, dokładnie ten sam scenariusz nam się kreśli. Opór 17,50 kluczowy, gdzie po trzech tygodniach wzrostu być może odpoczynek i spadki nawet w stronę 15,80 do sprawdzenia szczytu, który został rozbity jedną świecą lub do końca, do początku pierwszej korekty, który nam tworzył ten wzrost. I tutaj jest to miejsce, gdzie spotyka się podaż z popytem. Tutaj mieliśmy popyt, tutaj była podaż, tutaj popyt, no i 16 dolarów za uncję, byłby to target w ruchu korekcyjnym jako ten właściwie drugi, pierwszy 16,40, drugi 16 dolarów za uncję. W każdym razie jesteśmy w dość istotnym i kluczowym miejscu wykresu dziennego. Dopiero trwałe wyjście powyżej poziomu 17,50 otworzy drogę tutaj w stronę 18,25, szczyty 18,80 i 19,20. Ropa dzisiaj oddaje część zysków, ale to jest, nie chcę Brenda, tylko chcę WTI na kasowym. Popatrzmy sobie, jak bardzo ładnie się tutaj zbierają na rynek kasowy, ale to jest to podpierane kontraktami grudniowymi. No i tutaj sytuacja w dalszym ciągu się nie zmieniła. Targetem dla kupujących ciągle 19 dolarów. Musimy uważać, bo niedługo będą kontrakty. Znaczy tak, dopóki kontrakty czerwcowe nie będą wygasać, to tutaj mamy taką akumulację, gdzie bardzo szybkim ruchem możemy dojść w stronę 18 dolarów za baryłkę. Póki co właśnie te niskie interwały pokazują dość precyzyjne miejsca do zajmowania pozycji. Także tutaj rynki, jak popatrzymy sobie po tym takim dramatycznym spadku, układają nam się cały czas kółkami. Wsparcie, ostatnie szczyty rozbijane, wsparcie, ostatnie szczyty, wsparcie. I w tej chwili intradayowo na wykresie godzinnym znowuż tutaj zrobiło, ale to sobie narysujemy. Jeszcze raz, ostatni dołek przed szczytem robi to, że impuls, korekta. Impuls i to na razie są ruchy korekcyjne. Szczyt 11,23, jeżeli zostanie wybity, wtedy dalszym targetem dla kupujących będzie, popatrzmy sobie, na ile to wsparcie jest istotne, bo tutaj z wykresu H4 już sobie ustawiamy poziomy. I minimum prawie, że zostało sprawdzane, to też na H4 jesteśmy tutaj w tej konsolidacji, gdzie popyt z podażą się musi zmierzyć. Jeżeli wyjdą dołem, korekta w stronę 9,80, 10 dolarów za baryłkę jest prawdopodobna. To jest bardzo ciekawe dla mnie przynajmniej miejsce, bo tutaj będę próbował swoich sił w krótkich pozycjach w stronę 10,80. Dość ciasne stop lossy, jeżeli chodzi o wykres H4, bo to jest w
cenie jest bardzo niedużo. A nawet jak się pomylę, to jest szansa na odwrócenie pozycji i 11.30 ten poziom, ostatni dołek, który był rozbijany, jeżeli przejdą górą, to pierwszy, kolejny target 12.68, a później już ewentualne przyspieszenie w stronę 14,5 dolara za baryłkę. Także tutaj te niskie interwały akurat w tym przypadku dają nam lepszy wgląd w obraz rynku. Ten ostatni ruch wzrostowy, który mieliśmy, i to maksimum, to jest taki minimalny target dla kupujących. Już sobie zaznaczymy ten swing. Ostatnia fala spadkowa, gdzie sprzedający już nie mają siły zrobić nowych dołków. To też w spadkach. Za czwórki. Fajną trampoliną do wzrostu, jeżeli korekta, i już powiększę, korekta dotarłaby tutaj w okolicy 10 dolarów oraz 9,80. To, co tutaj było oporem, jest wsparciem. No i ten taki czuciutki swing na poziomie 10 dolarów za baryłkę. Czyli alarmy pod spodem. Taką mam przynajmniej metodę, skoro pojawia się tutaj popyt, podaż, to jest szansa wyłapania korekty i spadku o ten troszeczkę w okolicach dolara na cenie oraz wyjście górą target 12,60. Także na ropie ciekawa dość sytuacja. I benzyna, to co mówiliśmy sobie ostatnio, że tutaj benzyna ma bardzo duży potencjał do wzrostów z racji tej, że otwierają się podróże, mimo amerykańskich, że praca zdalna, że fabryki się otwierają, że sezon, w którym najdroższa jest benzyna, kontrakty na benzynę, czyli te kontrakty czerwcowe, kontrakty jeszcze na lipiec pewnie tak, szansa na wzrosty. I tutaj na wykresie H4 rozprawiliśmy się ze strefą wsparcia na 83, na wykresie dziennym. Wrócimy się troszeczkę do tego, co opowiadaliśmy. Popatrzmy sobie ten ostatni dołek, jaka tu była walka popytu z podażą. To, co ostatnio żeśmy sobie mówili na webinarze, nie było podaży. Podaż sprawdziła ostatni dołek, popatrzmy sobie, na tej czerwonej świeczce, od razu objęcie hossy, wyjście w górą, ostatni szczyt pokonany, no to w tej chwili naturalnym ruchem wzrostowym to będzie odejście w stronę 1,19 dolar za galon benzyny oraz domknięcie luki na poziomie 1,32. Tutaj od ropa, chociaż zachowuje się kiepskawo, to popatrzmy, tutaj kontrakty na benzynę bardzo mocno rosną, trzeci tydzień bardzo silnego wzrostu po tym odbiciu z pokazu siły w wersji drugiej, utrzymaniu przyczółka kupujących. Bardzo ładny ruch kontrataku, objęcie hossy, jedziemy dalej. Na razie tutaj nie ma żadnej podaży z wyższych interwałów, na niższych również, tylko wydaje mi się, że w tej chwili złapanie korekt byłoby dobrą trampoliną do tego, żeby wyciągnąć ceny benzyny w stronę 1,16 oraz do domknięcia luki na 1,32. Tutaj się nic specjalnego na innych nie dzieje. Miedź dzisiaj w odwrocie. Popatrzmy sobie, tutaj sytuacja nie zmieniła się ani na jotę. Na wykresie tygodniowym w stosunku do poprzedniego tygodnia mamy co prawda świeżkę wzrostową, ale ciągle jesteśmy na tej strefie OLO 245-246 dolarów za 100 funtów miedzi. I to, co tutaj było wsparciem przez wiele lat, na ten moment jest oporem, i te 245, jeżeli wytrzyma jako opór, a tutaj PMI-e już przemysłowe, jeżeli pokażą to, no faktycznie dane z gospodarki pokażą, że w dalszym ciągu stagnacji w przemyśle, tutaj to odbicie może być raptem, tylko odbiciem dość krótkotrwałym, a
spadki na giełdach i odejście od ryzykownych, ewentualne spadki, odejście od ryzykownych aktywów będzie skutkowało z powrotem zejściem w okolicy 220 i 200 dolarów. Wyjście górą brakuje jeszcze dość sporo. Jeszcze 5 dolarów na tonie, na 100 funtach miedzi. Wyjście górą otworzy drogę do kolejnego poziomu 262 dolary za 100 funtów. Na rynkach rolnych musimy spojrzeć na rynek kawy, bo ostatnio dużo ciekawego tam się działo. Cukier, jesteśmy w konsolidacji. Popatrzmy sobie tutaj, skąd ta konsolidacja wynika. Na wykresie dziennym domknęliśmy lukę. Uruchomiła się co prawda podaż i w tej chwili cukier jest na dziennym w konsolidacji, która wynika ze szczytów, z piątkowego szczytu. Na razie podaż jest niemrawa. Jeżeli uda się pchnąć w górę, to sprawdzenie 384 centów. Jest podaż, ale ta podaż nie robi nic poza tym, że podaż próbuje zmierzyć się na wykresie 4-godzinnym, zmierzyć się z ostatnim oporem, czyli tutaj przestawimy sobie na ostatnie szczyty. Widzimy nieśmiałą na razie podaż, ale z H4 jest to raczej taka konsolidacja, która, o której trudno w tej chwili powiedzieć, czy jest to akumulacja i wyjście na wyższe poziomy, czy już dystrybucja długich pozycji i wtedy z powrotem z targetem 359. Kolejny dość ciekawy rynek na rynku kakao, kawy. Kawa w dalszym ciągu nie może znaleźć sobie kierunku. Te spadki, które obserwujemy, ale to na wykresie dziennym, weszliśmy w taką dość sprytną konsolidację i tutaj na wykresie dziennym 103-104 centy za funt kawy trzymają nas jako wsparcie. Jest popyt, jest formacja Tasuki, jest tu formacja kontrataku w stosunku do poprzedniej świecy. Jesteśmy na poziomie zamknięcia i otwarcia z dwóch ostatnich dni, czyli z piątku i z poniedziałku. No i tutaj wybicie tego szczytu na 107,40 od razu powinno się spotkać z uderzeniem popytu w stronę 109,40, czyli jeszcze te 2 centy na funcie kawy. Także to wygląda dość sympatycznie i ciekawie. Na koszykach akcji, bo na waluty spojrzymy. Na walutach nudą wieje. Na walutach wieje nudą. Nie można tutaj nic specjalnego ani dobrego powiedzieć. Jeżeli chodzi o euro-dolara, to dzisiaj euro się co prawda umacnia, ale jak popatrzymy na wykres dzienny, bardzo blisko poziom 1,10, poziom oporu, który trzyma nas od połowy kwietnia oraz wsparcie i w tym wąskim zakresie na razie się poruszamy, chociaż dopiero wyjście górą powyżej 1,10 otworzy drogę w stronę 1,1150. I cały ten obszar to nic innego jak obszar konsolidacji. Zapewne dość przez chwilę pozostaniemy. Teraz na jenie znowuż dotarliśmy do kluczowego w tej chwili oporu. Na różowo go specjalnie zaznaczyłem, bo jest to opór, który od 16 kwietnia, czyli przez miesiąc nas już utrzyma i pokonanie tego oporu to prawdopodobny target znowu 108,97, ale znowuż jeżeli tutaj skoro tu jest zagnieżdżona podaż i zobaczymy w dniu jutrzejszym uruchomienie podaży, szansa znowuż 106,70 i ten kluczowe miejsce, gdzie ostatnia strefa oporu została rozbita i po cenach zamknięcia otwarcia stała się wsparciem. To wsparcie było testowane i to jest poziom 105,96. Tutaj na jenie też dość ciekawa sytuacja, czy dalej zostaniemy w konsolidacji, czy nie. Jeżeli chodzi o wykres tygodniowy, a nie dzienny,
Na wykresie tygodniowym formacja kontrataku z odwróconym Wisielcem. Dzisiaj w tym tygodniu bardzo silne utrzymanie. Chociaż ten tydzień o tyle będzie ważnym tygodniem, że jutro, pojutrze, jeżeli uruchomi się podaż, to znowu szansa na zejście w stronę 106,50, a jeżeli popyt będzie miał swoje miejsce, to atak aż w dłuższym terminie, atak na szczyt w okolicach 109,30. Na pozostałych parach walutowych dzisiaj dolar jest w odwrocie, ale popatrzmy sobie jeszcze na złotówkę, co tutaj się ciekawego dzieje. Na euro złotym na kolejny tydzień kupujący próbują 4,57 przebić na wykresie dziennym. Ten swing wzrostowy w dalszym ciągu utrzymuje trend boczny. Kolejny swing wzrostowy od 13 kwietnia znowu w trendzie bocznym. Dopiero wyłamanie 4,57 otworzy drogę w stronę 4,59, 4,60. I tutaj jedyny pomysł, jaki można w tej chwili mieć, to próba gry od bandy do bandy. Ta fajna formacja, ta suki wzrostowa nie została potwierdzona. Mamy harami w dniu wczorajszym, w dniu dzisiejszym potwierdzone. I tutaj mamy to takie bardzo krótkoterminowe dla złotówki wsparcie 4,54, jeżeli zostanie wyłamane, spadki w stronę 4,52 oraz do wsparcia 4,51. Na dolarze również podobna sytuacja. Znowu sztuczowy opór 4,24 nas utrzymuje. Dolar w ostatnich dniach w ogóle dość słabo sobie radzi i w przypadku dolara do dolara australijskiego, AUD/USD, który dość mocno jest skonsolidowany. No, ostatnio dość ładnie chodzi, podobnie jak indeks S&P 500. Właściwie to już trzeba tylko kreskę położyć, bo nic tu wiele nie pozostało. Jeżeli zostanie wybite targetem 0,6666, to jest ta strefa OLO z wykresu dziennego, gdzie poziom wsparcia został przetestowany od spodu i to jest naturalne takie miejsce techniczne, które znowuż może być testowane jako opór. To wsparcie stało się oporem, to też testowanie tutaj na oporze i ewentualnie atak na wyższe poziomy. Czyli tutaj wyłamanie tych ostatniego potrójnego szczytu, szansą na jeszcze 100 pipsowe zyski z poziomów dziennych. Kochani, dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Przepraszam za te awaryjne, za te wszystkie awaryjne historie. No, czasem siła wyższa z naturą internetową i platformową nie da się walczyć, a trzeba żyć w zgodzie. Także na wielu instrumentach jesteśmy w bardzo ważnych miejscach technicznych i też jutro, pojutrze powinno nastąpić rozwiązanie. No i dość sporo pieniążków jest do wzięcia. Dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się, pozdrawiam, miłego wieczoru Wam życzę.